Wyście wiedźmi. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówię. No macie problem z jakimś potworem. W czarnej jesteśmy, a nie mamy problem. Nimpo. Us? Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ninja, a dzisiaj zapraszam was gorąco do obejrzenia kolejnego odcinku serii Wiedźmin 3, Krew i Wino. Dokładnie tak, dzisiaj rozpoczynamy misję dawno, dawno temu. Otóż w dzisiejszym odcinku przenieśliśmy się do jakiejś tajemniczej, baśniowej krainy. Jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, to polecam wam gorąco, właśnie tam jest od razu są wydarzenia wcześniej, które wydarzyły się, a teraz automatycznie kontynuujemy wydarzenia z poprzedniego odcinka. Cóż, moi drodzy, wydaje mi się, iż ten gameplay będzie naprawdę dość ciekawy. Co my tutaj mamy? Możemy przeczytać. Dziewczynki, witajcie w krainie tysiąca baśni. Bawcie się grzecznie, udanej zabawy. Wujek Artorius. Uwaga, zaklęcie ważne do czerwca 1252 roku. No cóż, wygląda to dość ciekawie. Zapowiada się ciekawie. Co sam Geralt właśnie potwierdził, dlatego prosiłbym was o to, abyście już teraz dali łapkę w górę pod tym materiałem, żeby materiał się lepiej pozycjonował, to większej ilości moich widzów. W ten sposób właśnie wspomoże się moją działalność. Os, dziękuję z góry. Dobrze. No cóż, troszeczkę trzeba będzie tutaj poeksplorować tego terenu. Ja mam tutaj jedno wrażenie, że będziemy mogli z kimś porozmawiać. Z kim, to wam jeszcze nie powiem. Sami się domyślcie, jeżeli jesteście w stanie odgadnąć, z kim będziemy mogli porozmawiać, to piszcie już teraz w komentarzu. Okej. Wszystko tutaj takie przerośnięte. Bajeczne. No nie powiem, fajnie. W ogóle jakby był taki rejon w Wiedźminie, gdzie możemy właśnie eksplorować krainę w takich dziwnych okolicznościach, to byłoby to całkiem ciekawe. No niby pokazuje mi to nieco inną trasę, ale tam nie widziałem żadnego przejścia. No dobra, zbadajmy tą tajemniczą, baśniową krainę. Okej, mamy jakiś potoczek, którym sobie chyba tutaj pójdziemy. No, możemy też wyjść na górę oczywiście. I co? O kurde, co to tutaj było? Aż mnie wystraszyło. Arachnospor. Ja to was nie lubię. A wy mnie też. Cholera, nie tu. Dobra. Całe szczęście, że mój miecz srebrny nie jest tępy jeszcze. W miarę dobrze tnie. Choć też trochę ostatnio wampirów wyciął. Jakby nie patrzeć, więc naprawdę nie zdziwiłbym się, jakby zaraz mi padł. Dobra, Arachnospor tak się zrespił w trochę niefortunnym miejscu. Ale w sumie poniekąd to też plus dla nas. Zarazem. I to ma być plac zabaw dla dwóch małych dziewczynek? Coś tu nie gra. Zdecydowanie nie, panie Geralt. Skrzaty? A to ciekawe, czekajcie. Chcę się jeszcze cofnąć, aby upewnić się, że czegoś tutaj nie opuściłem. Wiecie, jest to taka jedna z lokacji, do których pewnie później już dostępu nie będziemy mieli. Więc warto tutaj zbadać pewne rzeczy, póki jeszcze można. Okej. Tutaj jest jakiś most. Możliwe, że to była jakaś alternatywna ścieżka, której nie zauważyłem na początku rozgrywki. Chociaż... Jakiś most. Czekajcie. Baba Jaga! Pamiętacie bajkę o Jasiu i Małgosi? Coś mi się zdaje, że chyba twórcy tutaj poszli tą ścieżką. Dobra, ale na razie tam jeszcze mamy nie iść. Co się kryje za tym mostem tutaj? Ja chciałem te skrzaty na początku odwiedzić. Mam nadzieję, że wszystko będzie można tutaj pozwiedzać. No dobra. To mnie chyba prowadzi na drugą stronę. Dziewczynki, witajcie w krainie. A czekajcie, to my żeśmy stąd przyszli. Cholera, ale żebym się zakręcił w tej krainie. Faktycznie jest baśniowa. No dobra. Czyli jednak tutaj było przejście na początku, którego nie zauważyłem, albo... Chociaż nie, ja tędy szedłem. Dziwna ta kraina. Nie, szliśmy tędy. No dobra, trochę się zakręciliśmy, ale to w niczym nie przeszkadza.
Zagadajmy do tych dziwnych skrzatów. Wioska skrzatów. Kim są owe skrzaciki? Siema skrzaty. Mogę zapukać, wejść do środka? Skrzaty się nam pochowały. Chyba nie chcą, abyśmy im weszli do środka. No dobra, no to zostawmy te biedne małe skrzaty w spokoju. A chodźmy odwiedzić zatem Baba Jagę, która gdzieś tutaj grasuje w swojej budce. Może zaprosi nas na piernika i herbatkę? Kto wie? Oj, Geralt, ale z ciebie fajty łapa. Dobra. Pani Baba Jago, wiedźmin nadciąga, szykuj pierniczki. Gdzie jest ta stara baba? Baba Jaga. A ja przeskoczę przez twój płot. Jest za słaby na mnie. Okej. A ta Baba Jagi? Piecze Jasia i Małgosie? Pogniewamy! To sama go otwórz! A to kto? Zbłąkany podróżnik? Nie powinno cię tu być, kochaniutki! Stary, jesteś blady, chudy, ale nic się nie bój. Dodam trochę przypraw i zrobię z ciebie smakowity kocek. No i będziesz musiała się bardzo postarać. O nie, ona jest mistrzem w walce kijem, dzio. Co to jest za wiedźma? Nie powiem, że ona mnie nie śmieszy, naprawdę. Absolutnie nie boję się takich stworzeń. Nie wiecie, z kim macie do czynienia. Mimo wszystko ja przechodzę na tryb bojowy i biorę się do roboty. Dobra, czas tu poubijać kilka stworzeń, które mnie irytują. Zaczniemy od tego aresznoskopa. Smasz się. Okej. Okay. Na moment padnie. Zjeżdżaj na dół! To ona ma za bańkę mydlaną. Podpalę cię ją. Dobra, ta twoja bańka na niewiele się zda. Smaż się! Jak tak lubisz gotować. No to miotłę to ma niezłą. Aż Geralta ogłuszyło. Ja cię usmażę! Dobra. Pada w końcu od uderzeń bełtami. Mamy panterę przywołaną magicznie. No i chyba życie nawet spada samoistnie. Bo jej nie trafiłem wcześniej, a na początku już jej życie ubywało. Jest to stwór tymczasowy. Typowo z przywołania. Spadaj, stara wiedźmo. Zaraz się nie będziesz tak śmiać, jak spadniesz na ryj. No i się zdrzygała. Zjeżdżaj! Dobra. Nie chcesz się tak bawić? Zobaczymy, jak zareagujesz na akcję. Okej. Chyba wiem, co trzeba zrobić. Trzeba po prostu w odpowiednim momencie wystrzelić. Właśnie, o to chodziło. I teraz miotła też walczy? Stary Mary. Zło wiedźmo. Zaraz się będziemy żegnać. Ech, zwiała. No dobra, ale mamy już na nią patent. No cóż, tak to nie zadziała, okej. Dwa stworki do ubicia. To raczej nie powinno stanowić problemu. Większego ani mniejszego. Dobra, pantera została. Chodź tu.
Chodź tu, kociaku. Kończymy zabawę. Została mi jeszcze zła wiedźma. Cholera. Zaraz będzie pikować. Haha, masz. Dobra, zło wiedźmo, czas się z tobą rozprawić. Lej ją, Geralt. Ej, pomiotła mnie bije. Masz. Ci rąbnę zaraz z Arda. Cholera, zwiała. No dobra, nie szkodzi. Niech spróbuję jeszcze raz pikować. Ech, Arasnus. I Pantera do kompletu. W sumie na eliksirach bym już ją pił. Więc skorzystamy z pomocy. Dobra. Grubszy problem został załatwiony. Pantera, gdzie uciekasz? Oj. Chyba mnie nie lubi. No chodź tu, złowiedźmo. Cholera. Nie, ładnie się tak śmiać. Spóźniłem się. Jeszcze raz. Za wcześnie. Muszę ją lepiej wyszuć. Teraz. Kurde. Masz. Leżysz. Okej, czas na miotłę. Miotła jest również zła, ale chyba się poddała. Okej. Co to do cholery było? Zła wiedźma, widziałeś przecież. Gdzie ona ma klucz? A ma dom na dużej stópce? Skąd wzięłaś broń? Księciu z bajki nie był już potrzebny. O, jest! U, Jasiu się usmażył? Prawie. Dziękuję. Upiekłaby mnie. Siana? To ty? Kopelat, Jasiu. Przyszłaś się pobawić? Nie, chcę tylko twoich fasolek. Możesz odetchnąć. Odetchnąć? Jakie znowu fasolki? Odetchnąć? Bo nie chcesz się z nim bawić? O co tu chodzi? Jasiu już wie o co. Więc szybciutko powie mi, co się stało z jego fasolkami. Prawda? Siana, ja... Wybacz, ale... Ale ja ich nie mam. Oj, coś kręcisz. Może się jednak pobawimy jak kiedyś, co? Na przykład w liska koło drogi. Nie ma rączki, nie ma nogi. Ale ja mówię prawdę, przysięgam. Naprawdę przysięgam! Anarietta kazała jej pochować w różnych miejscach, żebyś nie mogła stąd wyjść. W jakich miejscach? Nie ma pojęcia, ale... Już wiem! Józio! Ten od wilków! On będzie wiedział. On zawsze wtyka nos w nie swojej sprawy. Oby tak było, Jasiu. Bo jak nie, to cię znajdę i jeszcze sobie porozmawiamy, rozumiesz? A teraz zmykaj. No dobra, a ty co tu właściwie robisz? Wie jak wystraszyć dzieciaka. Chcę cię uwolnić. Poszukuję utraconego dzieciństwa. Poszukuję utraconego dzieciństwa. Wiesz, zabrali mnie do Kermoren, jak byłem małym chłopcem. A tam już nie było gier i zabaw. No jak myślisz, po co tu mogłem przyjść? Chodzi o Detlafa. Próbuję zmusić Annę Henriettę, żeby cię wypuściła. Poszczuł potwory na Beauclair. Cały on. No, ale nie fatygowałeś się tu, żeby zdać mi relację z najnowszych wydarzeń, prawda? Więc przejdź do rzeczy. Czy to nie oczywiste? Proponuję sojusz. Obojgu nam zależy, żebyś się stąd wydostała.
Tobie, bo chcesz wrócić na wolność. Mnie, bo kiedy spotkasz się z Detlafem, skończy się rzeź w mieście. Najpierw mnie demaskujesz. Ląduję przez ciebie w więzieniu. A teraz przychodzisz po prośbie? Proszę, jakie życie płata figle. Normalnie powiedziałabym ci, żebyś się pieprzył, ale z tego, co mówisz, giną przypadkowi ludzie. To nie była część planu. Detlaf miał zabić tylko tych, którzy zawinili. Nikogo więcej. Niech będzie, Wiedźminie. Przyjmuję twoją propozycję. Sztama. No dobra. Powiedz mi coś więcej o tym miejscu. To iluzja, tak? Stworzona przez Artoriusa Vigo. Odgrywałyśmy tu za Nariettą scenki z ulubionych bajek. Ta wiedźma nie sprawiała wrażenia, jakby chciała się bawić. Magiczna entropia. Niepodtrzymywane zaklęcie zaczyna się z czasem rozpadać, dziczeć. Anna Henrietta wybrała niebezpieczne miejsce, żeby cię uwięzić. Pozory mylą. Bohaterowie bajek nie zaatakują mnie, o ile ich do tego nie sprowokuję. Ale ty jesteś tu obcy, więc lepiej miej się na baczności. Czyli tak skoro się sprawy mają. Czym zawinili ci rycerze, których zabił Detlaf? Crespi, Dilak, Lacroix, Peyrac, Peyran. Nie lubię do tego wracać, ale niech będzie. W sumie powinieneś wiedzieć. Kiedy rodzice się mnie wyrzekli, to tym rycerzom powierzono misję wywiezienia mnie poza granice księstwa. Wykonali ją bez słowa sprzeciwu. Wiesz, takie dostali rozkazy. Ale Crespi nie dostał rozkazu, żeby pobić mnie na hajem do nieprzytomności przy pierwszej próbie ucieczki. A Dilak nie miał instrukcji, żeby mnie głodzić i lżyć. Jednego się wtedy nauczyłam. Rycerze nie zachowują się po rycersku, kiedy nikt nie patrzy. Przykro mi, ale to cię nie usprawiedliwia. Nie powiedziałam ci tego, żeby się usprawiedliwiać. Tylko żebyś mnie zrozumiał. Wygnano cię z powodu klątwy Czarnego Słońca, prawda? Okrutna księżniczki. Mutantki. Musiałeś o nas słyszeć. Ba. Jedną z was nawet spotkałem. Renfri z Crayden. I co? Rzeczywiście była potworem? Na pewno była okrutna. Ale czy z powodu rzekomej klątwy, czy przez to, co przeżyła? Sam zadaję sobie to pytanie. Zabiłeś ją, prawda? Nie miałem innego wyjścia. Zabawne. To samo powiedziała matka, kiedy kazała wygnać mnie z domu. To wytłumaczysz mi w końcu, o co chodzi z tymi fasolkami? Pewnie. Tylko uzbrój się w cierpliwość. Z tej krainy są dwa wyjścia. Moja ukochana siostrzyczka jeden z nich zablokowała. A od drugiego, który jest tam, w chmurach, postanowiła mnie odciąć, ukrywając fasolki. Nadal nie rozumiem, jak... Powoli. Ten chłopiec to był Jaś od Jasia i magicznej fasoli. Kojarzysz? Wspiął się po gigantycznej łodydze do skrytego w obłokach zamku Olbrzyma. I my zrobimy tak to było. Samo, jak tylko ustalimy, gdzie Anarietta pochowała te pieprzone fasolki. W sumie są trzy. Czerwona, niebieska i żółta. A z jednej to nie wyrośnie? Nie, bo musi być dokładnie tak jak w bajce, jasne? No, to chodźmy poszukać Józia. Może faktycznie będzie umiał nam pomóc. Ty przodem. No dobra. Trzeba będzie poszukać magicznych fasolek. W skrócie można powiedzieć, że grając w to, czy też nawet oglądając... Podnóża góry. To kawałek stąd, na prawo od domku wiedźmy. Można, że tak powiem, zwiedzić, czy też zobaczyć, otóż, ten świat z bajek naprawdę niesamowite. Ej, no nie da się tu wejść, Geralt, jesteś za gruby. Moment. Naprawdę się tutaj nie da wparować do środka? Wygląda to, że chyba nie. No dobra, olejmy to.
Co właściwie dzieje się w mieście? Rozpierdziel. Leci, więc musimy się śpieszyć. Spokojnie, w krainie bajek czas płynie inaczej. Możemy tu siedzieć i tydzień, a na zewnątrz minie tylko kilka minut. Jakiś plus jest. No dobra, ale czekajcie, bo tutaj coś mi nie gra. Zaświetla mi się ten obiekt. Najprawdopodobniej to są drzwi, które... jakiś level designer troszkę źle zaprojektował. Trust me, I'm engineer. Więc olejmy to. Zejdźmy nieco niżej. Widzicie, to są jakby ślady takie. Ślady złota. Sam nie wiem, co by to mogło być. Ups. No i co mi te skrzaty zrobią? To nie są takie miłe skrzaty jak wcześniej. Chyba się nieco zmodyfikowały. Zresztą nie. To za małe, wkurzające stworzenia was zesmażę. Dobra, lejemy. Trzeba je odciągać, nie dać się po prostu wszystkim naraz. Bo może być nieciekawie. Widzicie, takie słodkie stworzonka niby. Nic innego jak po prostu mocny potwór. Dobra, pancerz mi się już też rozpieprzył. Jak widzicie. Eku mocno nadwyrężone. Jeszcze jakiś jest? Okej. Okay. Keo. No to ze skrzatami się rozprawiliśmy. Absolutnie. Chronić krainę bajek przed intruzami. Takimi jak ty. No to niby założenie swoje spełniły, ale zaraz. Aha, tutaj da się wyjść. No dobra, przejdźmy tu. Okej. No proszę. O, jednorożce. Naprawdę jest tutaj bajecznie. Ja biorę różowego. No niech mnie, tęcza. Jest bajecznie. Nie powiem. Jest i konik nasz. Płotki raczej zwabić nie możemy. Płotka. Fajne uczucie, co? Przypomina mi o dzieciństwie. A mnie zgoła oczy. Możesz rozwinąć? Wolałbym nie. No dobra. Geralt podróżujący na jednorożcu. Tego jeszcze nie widziałem. Aż muszę to zobaczyć z bliska. No jednorożec jakby nie patrzeć. Dobra. Pospacerujmy sobie tu. Bo przy tej krainie to aż ciężko teraz podróżować na pełnym speedzie. Mi się wydaje, że jest inaczej. Czas rozprawić się z nim. Ten mój tępy miecz średnio się do tego nadaje. Okej. Łupło wilka. I kolejny. Ja ci dam. Okej. Kejo. Dobra. Józio. Mów gnoju, gdzie są fasolki. Spokojnie. Już po wszystkim. Wcale nie. Tam jest jeszcze jeden wilk. Za tobą. Ucieknie. Nie przejmuj się. On zawsze kłamie. To ten chłopiec, który ciągle krzyczał, że idą wilki, aż ludzie przestali mu wierzyć. Ten sam. Słuchaj, mały. Jaś mówił, że wiesz, co się stało z jego trzema fasolkami. Wcale, że nie wiem. A w ogóle to uwaga na wilki. Świt. Józio postradał zmysły. To będzie ciekawa rozmowa. No dobra, do rzeczy. Załóżmy przez chwilę, że jednak wiesz, co się stało z czerwoną fasolką. To gdzie? Nigdy nie ufajcie rudemu. O, na pewno nikt ci nie połknął. O, nie. Na pewno nie. Oczywiście, ale gdyby.
To kim byłby ten nikt, co jej nie połknął? Człowiekiem! Najbardziej ludzkim człowiekiem w całej bajkowej krainie! Ludzie! Wilki! Chodą! Na pewno nie słyszałeś, co się stało z niebieską fasolką? Może jednak sobie przypomnisz? Podobno leży gdzieś tam, w szczerym polu. Tak po prostu? I nikt jej nie pilnuje? Nikt. Trzy razy nikt. Na pomoc! Wilki! Zamknij się z tymi wilkami. Jesteś pewien, że zupełnie nic nie wiesz o żółtej fasolce? Ale to naprawdę bardzo głęboko. Właściwie to całkiem pod ziemią. I kto ją ma? Łysy parobek, który wcale, ale to wcale na nikogo nie czeka. W ogóle. Ludzie! Wilki! Jeszcze słowo o wilkach, a pokroję cię na kawałki i skarmię nimi ryby, rozumiesz? To samo bym mu chyba powiedział. No dobra. No dobra. Pora na nas. Uważajcie na wilki! Słowo o wilkach. Trudny rozmówca. Bo ja wiem. Wystarczy wziąć poprawkę na to, że zawsze kłamie. A właściwie mówi przeciwieństwo prawdy. To gdzie teraz? Nie jestem pewna. Więc po prostu odwiedźmy pozostałe bajki. Przynajmniej te najważniejsze. Może wtedy wskazówki Józia nabiorą sensu. Nie ma tego znowu tak dużo. Czerwony kapturek, trzy świnki, złotowłosa i trzy niedźwiadki, długowłosa i dziewczynka z krzesiwami. Nie mogę się tego wszystkiego doczekać. Nie sądziłem, że tak fajnie uda się twórcom tutaj wkomponować, otóż, że tak powiem, polskie bajki, nie takie tradycyjne. Musiałaś uwielbiać to miejsce, co? Z początku, ale dzieci szybko się nudzą. Nawet herbatka z księżniczkami w końcu staje się rutyną. I co wtedy? Wymyślałam nowe zabawy. Na przykład, co się stanie, kiedy każę złotej rybce wyjść na brzeg? Cóż, bardzo hardkorowe zabawy jak na dzieciaka, ale to wszyscy chyba tak robili. Okej, mistrzowie, ja widzę tutaj jakiegoś dziwnego typa, ale z tym dziwnym typem sobie już porozmawiamy. Nilfgaardzki cesarz. Wyszedł się pochwalić nowymi szatami. Co to jest? Olśniewające, prawda? Moje nowe szaty są wprost olśniewające. Nie szturchaj mnie, tylko szukaj fasoli. Mam najpiękniejsze szaty, jakie widział świat. Ja nie mogę. Rewelacja, okej, mistrzowie. Jeżeli ten odcinek się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym materiałem. Komentarz, film możecie udostępnić, pokażę waszym znajomym. Zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach. A ja tymczasem będę uciekać na kolejną ważną misję ninja. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Osnimpo!